tak jak zakłada tytuł, skupię się na opowieści o antropocenie, która wydaje mi się niesłychanie ważna. Przepraszam, będę siedzieć, bo godzina stania i pewne mankamenty dotyczące wzroku nie pozwalają mi na taką rozpustę, żeby tu biegać i mówić. Zacznijmy może od czegoś w rodzaju motta z autora, który zapewne jest Państwu znany, mianowicie z książki Konrada Lorenza Regres Człowieczeństwa, w której to książce Lorenz napisał tak: mniemanie, jakoby rozwój kultury był sterowany mądrością i wiedzą umysłową, jakoby z rozumną niezawodnością kroczył drogą ku wyższemu, jest błędne. Jest to taka myśl, która mi przyświeca w tym wykładzie. Ale zaczniemy od informacji zasadniczych. W 2000 roku, podczas spotkania poświęconego dyskusjom na temat dowodów wskazujących na globalne zmiany środowiskowe w ciągu Holocenu, a więc epoki, która zaczęła się około 11700 lat temu i trwa do dzisiaj, zabrał głos holenderski chemik, noblista Paul Crutzen z Instytutu Maxa Plancka, badacz składu chemicznego atmosfery ziemskiej. Jak relacjonuje to zdarzenie Jan Zalasiewicz, inna znana postać, o której będzie za chwilę, podczas tych obrad frustracja Crutzena rosła, aż w końcu nie wytrzymał i zakrzyknął: nie, nie żyjemy już w holocenie, żyjemy, tu zawahał się, w antropocenie. Jeszcze w tym samym roku, czyli mówimy o 2000, Crutzen wraz z nieżyjącym już Stürmerem, specjalistą od mikroskopijnych glonów zwanych okrzemkami, napisali wspólny artykuł. W pracy tej obaj wyrażali pogląd, że ludzka cywilizacja doprowadziła do widocznych zmian w składzie ziemskiej atmosfery i hydrosfery i wywarła wpływ na biosferę, w tym także na populację okrzemek. Może to oznaczać, że żyjemy w nowym, całkiem odmiennym od starego świecie, sterowanym przez człowieka. Z kolei Richard Monasterski, dziennikarz związany z Nature, twierdzi, iż inspiratorem naukowego myślenia w kategoriach antropocenu był jednak Scott Wings, National Museum of Natural i tak dalej, członek zespołu przygotowującego olbrzymią wystawę poświęconą dziejom naszej planety. Podobno Wings właśnie rozważał, że powinna być osobna sala na tej wystawie, osobna sala poświęcona człowiekowi i jego wpływowi na planetę. Wielu badaczy zauważa jednak, że sama idea nowej ery w dziejach Ziemi, związana z działalnością gatunku Homo sapiens sapiens, jest daleko starsza, niż można by się spodziewać. I oczywiście tu troszeczkę sięgam wstecz, żeby ustalić, jak to mogło wyglądać. Wiemy, że już w 1873 roku, a więc w drugiej połowie wieku XIX, włoski duchowny Antonio Stopani pisał o człowieku jako sile tellurycznej, która może być porównywana z największymi siłami przyrody, i proponował wprowadzenie terminu antropozoik, mającego oznaczać erę, w której pojawił się człowiek. Stephanie, Jacques Grinewald, Paul Crutzen i MacNeil, śledząc rzetelnie historię tej idei, zaraz powiem, dlaczego oni tak to rzetelnie śledzili, dowodzą natomiast, że pozostaje ona w związku z geochemiczną koncepcją noosfery Władimira Wernadzkiego. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, w zeszłym roku miałam tutaj wykład na temat memetyki i między innymi wtedy wspominałam o Wernadzkim, o tej koncepcji noosfery, którą przejął potem Pierre Teilhard de Chardin, i właściwie to z nim ten termin jest kojarzony, noosfera, podczas gdy sięgając gdzieś tam głębiej, ustalimy, że to
bardzo wybitny geochemik wernacki zaproponował. Natomiast z badań wspomnianych tutaj naukowców wynika, że termin antropocen został użyty też w 1980 roku przez wspomnianego Sternera. Później pojawił się w 1992 w książce Refkina na temat globalnego ocieplenia, gdzie też zaistniały prorocze słowa. Być może naukowcy zajmujący się historią Ziemi nazwą w przyszłości ten nowy postholocenowy okres od tego, co go spowodowało człowieka. Wchodzimy w okres, który może pewnego dnia zostać nazwany, powiedzmy, antropocenem. To powiedział, napisał Refkin. Proszę Państwa, dlaczego tutaj te dociekania terminologiczne są istotne? Otóż nazwy epok, jak Państwo zapewne doskonale wiecie, są ustalane w oparciu o konkretne jakby warunki wyjściowe. Przede wszystkim wyodrębnia się je z uwzględnieniem takich monumentalnych procesów, jak powstawanie, zanikanie całych oceanów, łańcuchów górskich, jakieś gigantyczne erupcje wulkaniczne, kolizje z meteorytami. Wydzielenie nowej epoki musi po prostu oznaczać, że mamy do czynienia z jakimś nowym, potężnym czynnikiem geologicznym. Stąd mówienie o antropocenie, tak, użycie tej nazwy, budziło pewne wątpliwości wśród stratygrafów, geologów. Powtórę, terminy geologiczne, no takie jak znane nam jura, kreda, pleistocen, holocen, nie są tylko jakimiś określeniami, ale formalnymi jednostkami stratygraficznymi, znajdującymi swoje potwierdzenie w litosferze. Tak? One muszą mieć potwierdzenie w skałach. Nacisk na utrwalenie w skałach jest znaczący i pozostaje w ścisłym związku z czasem ich powstawania, opisującym dzieje naszej planety. Dla geologów właściwie warstwy skalne są niemal synonimiczne z czasem geologicznym i tak jest ono określane. No po trzecie, może najmniej istotne, ale jednak biorąc pod uwagę tradycje naukowe, terminy są przyjmowane przez, po dyskusjach wieloletnich, po zbieraniu dowodów muszą być zaakceptowane w finale przez Międzynarodową Komisję Stratygraficzną. Tak wygląda aktualnie obowiązujący w stratygrafii obraz czasu zamkniętego w skałach. Pokazuję, bo bardzo piękna jest to grafika, która dobrze obrazuje właśnie te zależności. No i w związku z tym teraz, gdzie tu miejsce dla człowieka? Jak w tej skali czasu niewielkiej w porównaniu z miliardami lat można mówić o nowej epoce? No z perspektywy geologów jakby ten człowiek jako siła początkowo w każdym razie wydawał się mało istotny. Tym niemniej w 2008 roku Gibar, przewodniczący subkomisji do spraw stratygrafii czwartorzędu w ramach Międzynarodowej Komisji Stratygrafii, która właśnie zajmuje się tymi tabelami stratygraficznymi, podczas spotkania w londyńskiej kanclerii zaproponował powołanie specjalnej grupy roboczej, która by jednak się przyjrzała temu pomysłowi dotyczącemu antropocenu. Szefem tej grupy został właśnie Jan Zalasiewicz, który wcześniej właśnie relacjonował to oburzenie czy wzburzenie, frustrację Krucena. Tak więc komisja zaczęła obradować, procedować, zbierać dowody, ale rzecz jasna samą ideę antropocenu podchwyciły media, a przede wszystkim również środowiska humanistyczne. W 2011 już Economist anonsował Welcome to the Anthropocene. Tym samym mimo procedowania tej komisji, jak powiedziałam, właściwie antropocen stał się faktem kulturowym, w każdym razie kulturowym, tak? No tutaj rzeczony Council Room.
Komisja Zalasiewicza, mając na uwadze te wszystkie istotne markery, które biorą pod uwagę geolodzy, zaczęła obradować, zbierając informacje z wielu źródeł. W finale uwzględniła 3 propozycje ustalenia momentu zwrotnego, tak zwanych Golden Spikes nowej ery, tak, tych złotych gwoździ, które by wyznaczyły początek nowej ery. I zwracam Państwa uwagę, że tutaj jest tak, propozycja roku 1600, czyli całkiem niedawno, 1763 i nawet 1964. Oczywiście dyskusje trwały, ja tutaj to wszystko upraszczam i syntetyzuję. Otóż ta pierwsza propozycja pozostaje w związku z podbojem obu Amery, którego skutki dały się o sobie znać w wymiarze globalnym. Między innymi na niespotykaną dotąd skalę zaczął się rozwijać międzynarodowy handel, to wiemy, zmieniając przyzwyczajenia nutrytywne, znaczy odżywcze, tak, pokarmowe milionów ludzi. A co za tym idzie, dokonała się też zmiana szaty roślinnej ziemi. Do Europy z Afryki, Chin trafiła kukurydza z Ameryki, ziemniaki z Ameryki Południowej zaczęto najpierw uprawiać w Wielkiej Brytanii, a potem już na obu półkulach. Z Europy do Ameryki Północnej dotarła pszenica i tak dalej. Tu by można było wyliczać. Był to rzeczywiście bardzo intensywny proces, który miał także troszkę inne konsekwencje, mianowicie kolonizatorzy przywieźli cały szereg zarazków do Nowego Świata, przyczyniając się do zgonu, jak wyliczono, 50 milionów osób, no głównie rolników. Ja tu pomijam kwestię tak likwidacji całych kultur prostych, wymuszenia związane z zawłaszczeniem ziemi, no i związane z tym właśnie niestety także śmierci tych ludzi. Suma summarum, właśnie około tego 1600 roku odnotowano najniższy poziom dwutlenku węgla w pokrywie lodowcowej. Natomiast wspomniany Krucen, badacz atmosfery, jako granicę nowej epoki wskazał rok wynalezienia maszyny parowej. I początek rewolucji przemysłowej, której skutki są również rozpoznawalne. Ta rewolucja przemysłowa nie tylko zmieniła struktury społeczne i polityczne, to wiemy, wprowadzając nowy porządek ekonomiczny. Przyczyniła się do wzmożonej eksploatacji złóż naturalnych, szczególnie węgla, istotnego wtedy źródła energii. Przyczyniła się do rozwoju przemysłu wydobywczego, rabunkowego de facto i przetwórczego. Zmieniła szatę roślinną i świat zwierząt. Dokonała też gwałtownych relokacji i zniszczenia olbrzymich obszarów ziemi, zanieczyszczenia wód gruntowych i rzek. My rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, w jakiej to zachodziło skali. Dobrze, tu może pominiemy, tutaj mamy te dane o skali. Natomiast propozycja datowania początków antropocenu na 1964 rok wynika już z trochę innych przesłanek. One się wiążą z wprowadzeniem w tym właśnie roku, 64, zakazu prób nuklearnych, z których pierwsza dokonana przez Stany Zjednoczone miała miejsce w 1945 roku w okolicach Alamogordo w Meksyku, przyczyniając się do 10-krotnego przekroczenia norm naturalnego promieniowania na Ziemi. Ja bym powiedziała, że ta cezura raczej eksponuje moment opamiętania się, zresztą po 20 dopiero latach, zimnowojennych reżimów i dostrzeżenie skutków niszczycielskich działań cywilizacji, niż wprost na te skutki wskazuje, ale one są widoczne. One są widoczne w faktach litologicznych, geochemicznych, no także właśnie w tym nieżalnym promieniowaniu na Ziemi.
Tu przykład takiego faktu, tak, zeszklony w efekcie wybuchu nuklearnego fragment pustyni, który został zamieniony po prostu w szkło. Chciałabym nadmienić, bo my troszeczkę uciekamy jakby przed tymi kwestiami, że te próby jądrowe nadal trwają, że mimo wprowadzenia zakazu one no, są realizowane na dosyć jednak szeroką skalę. Nawiasem mówiąc, zaraz po tej próbie w Alamogordo przecież mieliśmy Hiroshimę i Nagasaki, prawda? To jest takie zdjęcie z Nagasaki. A propos tych wybuchów jądrowych, proszę Państwa. Jak widać, zaczynają się w 1945 roku i tu myślę, że to jest widoczne, tak? Kolorami oznaczone Stany Zjednoczone, do których wkrótce już dołącza Związek Radziecki. Mamy okres zimnej wojny, wyścigu zbrojeń. Potem dołączają inni, to znaczy Wielka Brytania, Francja, która nie chce się dać przegonić, Chiny, nawet Indie. Jak Państwo wiecie, w 2016 roku Korea Północna dokonała próbnego wybuchu jądrowego. Zatem niewątpliwie to promieniowanie odczuwalne w skali globalnej jest rejestrowane. No i cóż, rzecz jasna, to nie są jedyne czynniki, które wpływają na Ziemię. Krucen i Stirner sytuację te opisują w takich słowach, tu zacytuję ich, no bo są w końcu pomysłodowcami też tego terminu. Ekspansja rodzaju ludzkiego jest szokujących rozmiarów. W ciągu ostatnich 3 wieków populacja ludzka wzrosła 10-krotnie do 6 miliardów. Nie wiem, czemu oni piszą o 6 miliardach, bo z danych wynika, że już jest 7 miliardów, prawda? A towarzyszy temu między innymi wzrost populacji bydła do 1,400 miliarda, czyli około jedna krowa na średniej wielkości rodzinę. W ciągu kilku pokoleń gatunek ludzki wyczerpuje paliwa kopalne, które tworzyły się przez kilkaset milionów lat. Emisja SO2 do atmosfery spowodowana paleniem węgla ropy naftowej jest co najmniej dwukrotnie wyższa niż suma wszystkich naturalnych emisji. Ponad połowa dostępnej świeżej wody jest zużywana przez człowieka. Działalność człowieka zwielokrotniła tempo wymierania gatunków. Ja bym tego nie nazwała wymieraniem gatunków, bo to jest eufemizm. Zabijaniem gatunków, prawda? Bo to my się do tego w znacznym stopniu przyczyniamy. No, część z nich wymiera, można powiedzieć, ponieważ właśnie tracą środowisko, do którego się zaadoptowały. Czyli summa summarum wychodzi jednak na to, że to my tutaj maczamy palce. W każdym razie znowu zwracam uwagę tutaj, 1000 do 10 tysięcy razy wzrosło to tempo w lasach tropikalnych. Co więcej, udokumentowane efekty tej działalności obejmują zmiany w cyklach geochemicznych, dużych systemów wodnych, a także zmiany w systemach odległych od pierwotnego źródła. To możemy uzupełnić różnego rodzaju danymi. Zakładam, że część z nich jest Państwu znana, ale uznałam, że kiedy my sobie to tak zgromadzimy w jednym miejscu, te dane, te ustalenia, to może zobaczymy wyraźniej, jak się sprawy mają. Otóż według danych ONZ co roku przez śmieci w oceanach ginie ponad milion zwierząt. Milion zwierząt. Szacuje się, że na powierzchni oceanów unosi się około 100 milionów ton plastiku.
Jest on wywiwany z pobliskich składowisk, spływając rzekami, popychany przez wiatr i ląduje w toni wodnej. W ten sposób powstała tak zwana śmieciowa wyspa, o której być może Państwo słyszeliście, która rozciąga się w północnej części Oceanu Spokojnego pomiędzy Hawajami a Kalifornią. Przypuszczalnie rozmiary jej są dwa razy większe niż powierzchnia Teksasu. No i szacuje się, że tam ilość odpadów pływających to będzie około 3 milionów ton. Tu obrazek właśnie prezentujący miejsce. Ale to jest jedno z miejsc, tak? To jest miejsce akurat badane szczegółowo. Wiemy, że takich miejsc są setki. Tu a propos wymierania, zatruwania przez miliony ton śmieci. No i cóż, nasza działalność przekłada się również na zmiany klimatyczne. Od 1995 roku wskutek zdarzeń naturalnych życie straciło ponad 600 tysięcy osób, a ponad 4 miliony zostały ranne, zmuszone do opuszczenia swoich domów lub potrzebowały nagłej pomocy. Tu macie Państwo źródło. Między 2005 a 2014 dochodziło rocznie średnio do 335 katastrof związanych ze zmianami klimatycznymi, co stanowi wzrost o 15% w porównaniu z okresem między 1995 a 2004. Mógłby ktoś powiedzieć, ale co nas to obchodzi, to są przecież katastrofy związane ze zmianami klimatycznymi, a nie z naszą aktywnością. No sądzę, że nie muszę tu Państwa przekonywać, że istnieje jednak bardzo ścisła relacja między tymi dwoma zjawiskami. Pięć krajów najbardziej dotkniętych kataklizmami to Stany Zjednoczone. Tu mamy podaną też liczbę zdarzeń. Chiny, Indie, Filipiny, Indonezja. Szacuje się, że około 87 milionów ognisk domowych odczuło konsekwencje tych katastrof. Tu możemy sobie wyliczyć powodzie, o których słyszymy nieomal stale, do których właściwie już chyba przywykliśmy. A znowu jakaś powódź gdzieś tam w Ameryce, a to jakiś orkan, a to huragan, no nic, takie życie, tak? Fale upałów na przykład, które też są efektem działalności ludzkiej, pochłonęły 148 tysięcy ofiar śmiertelnych, głównie w krajach rozwiniętych. No i różne kataklizmy w największym stopniu dotknęły Azję, gdzie ucierpiało około 3,7 miliarda ludzi, z czego 332 tysiące poniosły śmierć. No a Afryce to nawet już szkoda mówić, bo jest to kontynent dotknięty stałymi suszami, które wynikają z aktywności, nadmiernej aktywności ludzkiej. I tu, proszę Państwa, też myślę, że ciekawa grafika, bo my mamy troszkę mylne wyobrażenia o tym, co jest najbardziej morderczą siłą na Ziemi. WHO zrobiło analizy, z których wyszło, że w ciągu roku najwięcej ofiar, czy najwięcej ofiar ludzkich prowokują komary. Tak, które przenoszą oczywiście nie samo ukłucie komara, tylko choroby, które te komary przenoszą. Natomiast 475 tysięcy sprowokował człowiek w ciągu roku, podaję. 50 tysięcy węże, 25 tysięcy psy, 10 tysięcy różnego rodzaju insekty, po 10, tak? Tak, zabójcy, tak to określani.
na końcu, proszę Państwa, spójrzcie tutaj, na końcu mamy liczbę 10 osób w ciągu roku zginęło za sprawą rekina, 10 za sprawą wilków. A my myślimy całkiem inaczej, prawda? Wyobrażamy sobie, że wilki, hipopotamy, krokodyle, to jest to, co zabija. To do tych uzupełnień można by jeszcze wskazać różnego rodzaju choroby cywilizacyjne, choroby serca, udary, cukrzycę, nowotwory. Raport WHO wyliczył, że w 2012 roku choroby niezakaźne, one są tak też ładnie nazywane, choroby niezakaźne, są choroby zakaźne, które zabijają i choroby niezakaźne, cywilizacyjne wchodzą do niezakaźnych, spowodowały zgony 38 milionów ludzi, spośród których aż 16 milionów zmarło przedwcześnie, znaczy w wieku rozrodczym, produkcyjnym. I ten odsetek zgonów stale rośnie. W 2000 było już 14,2 miliona przedwczesnych zgonów z powodu chorób cywilizacyjnych. No tutaj można też zauważyć, że ten odsetek jest bardzo wysoki w krajach o najniższej i średnich dochodach na głowę, czyli przekłada się to też na, czy jakby znajduje odzwierciedlenie w sytuacji ekonomicznej tych krajów. W krajach wysoko rozwiniętych, z wysoko rozwiniętym zapleczem medycznym tych zgonów jest mniej, no ale to zaplecze medyczne też związane z kapitałocenem też ma tutaj swój udział w tych zgonach. No więc tak, proszę Państwa, patrząc chłodnym okiem, no i tutaj na dodatek znajdując potwierdzenia w dowodach geologicznych, do których możemy dodać te dowody nieutrwalone w skałach i różnego rodzaju dane, jak powyższe, wszystko to pozwala nam mówić o człowieku jako gatunku niszczycielskim i jednocześnie autodestrukcyjnym. Na fakt ten zwrócił uwagę już w latach 70. wspomniany Konrad Lorenz, etolog, który własne koncepcje wywiódł z obserwacji świata zwierząt i wynikało z nich, że istnieją liczne dowody zachowań szkodliwych dla zachowania gatunku. No, na przykład właśnie dzieciobójstwo wśród langurów czy lwów. Stwierdził on, że selekcja naturalna wbrew jakby klasyce darwinizmu nie uprzywilejowuje tego, co jest korzystne dla gatunku, ale to, co jest korzystne dla osobnika w chwili jego rozrodu. Taka selekcja przekazuje zatem przede wszystkim wewnątrzgatunkową informację o cechach osobnika zwyciężającego w konkurencji. Co sprawia, że w efekcie właściwie gatunek nie dowiaduje się niczego o świecie zewnętrznym, co no, stanowi warunek adaptacji darwinowskiej. Zresztą znamienne, że ten ubytek informacji o szczegółach swojej przestrzeni życiowej Lorenz określił mianem domestykacji, tak, udomowienia. Skutki takiego działania sił doboru no, często bywają dla gatunków opłakane i wiodą je do ślepych zaułków ewolucji. No, można powiedzieć inaczej, prościej, że ujmując, że doraźne korzyści wynoszone z sukcesu rozrodczego poszczególnych osobników miewają często długofalowe, fatalne skutki dla gatunku. I teraz tak, ustaliwszy, że ewolucja z tego osiągniętego stadium rozwoju może posuwać się w dowolnym kierunku, co dzisiaj jest, no, myślę, rozpoznaniem powszechnym już w biologii, ale przyjmując, że może posuwać się w dowolnym kierunku i idąc ślepo za pojawiającym się naciskiem selekcyjnym, Lorenz stwierdził, że na pewno może ona dotyczy to każdej formy żywej.
co jest oczywiste, jeśli prawa ewolucji są słuszne. I sformułował koncepcję ewolucji regresywnej. Przydał jej miano sakulinizacji, ono jest mało znane. Zrobił to dlatego, że odniósł się do skorupiaka Sakulinia Caccini, który jest biologicznie spektakularnym przykładem zaniku wykształconych wcześniej organów oczu, odnóży, układu nerwowego. Lorenz przyjął, że właściwie ta sakulinizacja, nazywana też inwolucją, zachodzi wtedy, gdy te specyficzne warunki środowiskowe sprzyjają przejęciu określonych funkcji życiowych danego organizmu przez otoczenie. Ewolucja regresywna warunkowana jest zatem bardzo sprzyjającymi okolicznościami jakby nic nie robienia przez osobniki. Stwarza danemu organizmowi pozostawanie w stałym związku z otoczeniem, gwarantując przetrwanie i rozmnażanie bez wydatkowania energii na utrzymanie własnych przetworników informacji o środowisku. W takich warunkach adaptacyjnych, zwłaszcza długotrwałych, prowadzi właśnie do zaniku wcześniej istotnych instynktów, zdolności, no a w przypadku Sakulina Caccini nawet organów. Pasożyty są bardzo świetnymi takimi organizmami wykorzystującymi środowisko swojego gospodarza. No, zresztą w tym istota pasożytnictwa. Można powiedzieć, że właściwie w takiej sytuacji za organizm stara się bardziej otoczenie, tak? Co wiedzie do uzależnienia, no i czasem zgubnej specjalizacji. I jak powiedziałam, chociaż inwolucja, czyli ta ewolucja regresywna najczęściej dotyczy pasożytów, które wykorzystują tego swojego gospodarza, zdaniem Lorenza obejmuje ona także symbionty, na przykład nasze zwierzęta domowe, tak, które wraz z udomowieniem tracą dawne przystosowania do życia w stanie dzikim. Widzimy to szczególnie, kiedy weźmiemy pod uwagę dobór sztuczny, gdzie tutaj to dostosowanie jest warunkowane subiektywną oceną, działaniem hodowcy, potrzebą do czegoś, tak? On ma nam do czegoś służyć. Tu dałam dla przykładu takie zestawienie jakby wyjściowej sylwetki i owczarków niemieckich, owczarka niemieckiego oraz efektu, jaki uzyskują dzisiaj hodowcy. Zwróćcie Państwo uwagę tutaj w tym opisie. W 1915 roku owczarki opisywane były jako średnie psy o masie około 25 kg, a dzisiaj ten wzorzec obejmuje 30-40 kg dla psa. No i właściwie wystawiane są te najcięższe jako okazy. Dzisiejsze owczarki, co stwierdzono w sposób jednoznaczny, mają zbytnie kątowanie, beczkowatą klatkę piersiową, cierpią na alergie, dysplazję, co wiedzą właściciele takich psów. Właściwie stany zapalne kości nowotworów i nowotwory to jest pewien standard. My wszyscy, którzy mamy zwierzęta domowe, doskonale wiemy, że zwłaszcza rasowe, że są one obciążone całym szeregiem wad. Tak, tu można wskazać buldoga angielskiego, nie wiem, bulteriera. No ja wybrałam owczarka, myślę, że każdy z Państwa znajdzie sobie przykłady inne. To rozpoznanie Lorenza, to znaczy to rozpoznanie tak, że nie tylko pasożyty mają tę skłonność do utraty instynktów, także niektórych organów nawet, ale także symbionty tutaj podlegają tym działaniom. To rozpoznanie przywiodło go też do
takiego przekonania, które jest, myślę, nadal trudne do zaakceptowania przez współczesnych technokratów, socjokratów, wielbicieli cywilizacji, informatyzacji, technologii, do przekonania, że po prostu postęp jest pewnym złudzeniem, że postęp no, jest pewną koncepcją. Neil Postman na przykład napisał tak: dla większości z nas postęp nie jest teorią, ale faktem. Myślimy, iż możemy rozproszyć wszystkie wątpliwości na temat postępu, telefonując, biorąc aspirynę lub lecąc do Londynu. Z tego też powodu, tak, tych telefonów, aspiryny, samolotu, myślenie o ewolucji w kategoriach ruchu dla ruchu, tak jak w ogóle myśli się w biologii dzisiaj, a już w kategoriach na przykład regresu, tak, inwolucji, no nie tylko w czasach Darwina, ale i dzisiaj jakby napotyka spore opory. Tymczasem Lorenz stwierdził wręcz: nasz gatunek już obecnie wykazuje niezaprzeczalne objawy udomowienia pod względem fizycznym, a regres swoiście ludzkich cech i osiągnięć przywołuje przerażające widmo nieludzkości. No nie tak dramatycznie, ale właściwie w tym samym duchu wypowiadają się inni, podkreślając nasze uzależnienie, to znaczy uzależnienie gatunku ludzkiego od tej wewnątrzgatunkowej informacji, którą po prostu możemy nazwać tak kulturą tej pozagenetycznej informacji, jaką nasz gatunek wytwarza. O tym też wspominałam, mówiąc o memach i o tym, co one jako ta pozagenetyczna informacja robią. No, Wilson, który jest tutaj też przywołany jako przedstawiciel tego myślenia, twierdzi, że przecież kultura czasem może oszaleć. Ja wspominam tutaj nie bez racji i o tym za chwilę Johna Greya, ale można właśnie choćby odwołać się tylko do tego myślenia memetycznego. Otóż Lorenz w takiej sześcioczęściowej audycji emitowanej w Bawarskim w 1970 roku mówił o grzechach śmiertelnych cywilizowanej ludzkości. Ja sobie tutaj pozwoliłam w skrócie wielkim przytoczyć, zaprezentować Państwu. Otóż już w tym 70 roku właśnie Lorenz mówił po pierwsze o nadmiernym przeludnieniu Ziemi, które wywołuje agresję. No, ona bierze się z takiej czysto ewolucyjnej terytorialności. Tak? Dzisiaj można by to jeszcze uzasadnić tak zwaną liczbą Dunbara, ale cała tutaj socjobiologia i psychologia ewolucyjna pokazuje, że ta terytorialność jest istotna. Drugi grzech to oczywiście dewastacja naturalnych siedlisk człowieka, co się przekłada na nie tylko na zniszczenie środowiska, w którym żyjemy, ale także na zniszczenie w człowieku, podkreśla Lorenz, szacunku dla piękna i wielkości stworzenia poza nim samym, to znaczy poza człowiekiem. No cóż, dalej, wyścig ludzkości z samą sobą, która przyspiesza rozwój technologii naszej zagłady i czyni człowieka ślepym na wartości oraz refleksję nad sensem życia. Dalej wylicza zanik silnych emocji i ich spłycenie. No on akurat tutaj wskazuje na efekty postępów w technologii i farmakologii, które promują jakby nietolerancję wobec wszystkiego, co jest bolesne,
co jest nieprzyjemne. Tym samym w jego przekonaniu zarówno silna radość, jak i intensywne cierpienie są dzisiaj niwelowane i wiodą do nudy i zobojętnienia. Oczywiście szukamy innych bodźców, żeby się tak nie nudzić, ale efekty są jakie są. Lorenz mówił też o zepsuciu genetycznym. Oczywiście z każdym z tych punktów wyliczonych tu jako grzechy możemy dyskutować. Tym niemniej, mówiąc o zepsuciu genetycznym, miał na myśli fakt, że jakby jedyną w tej chwili selektywną presją jest... Są tradycje prawne, wynalazki ludzkie, które nakazują przeżycie, przeżywalność, zachowywanie osobników słabszych. Stąd następuje tak zepsucie genetyczne, w sensie, że te geny nie, w cudzysłowie powiedzmy, niedobre jednak przeżywają i są przekazywane dalej. Zwraca on też uwagę na rozpad tradycji, który wynika z osiągnięcia punktu krytycznego, tak on to mówił. Proszę Państwa, to jest 1970 rok i mówi, że na przykład daje się zarejestrować, że młode pokolenie nie jest już w stanie identyfikować się ze starym i traktuje to starsze pokolenie jako obcą grupę etniczną. Opowiem szczerze, że z moich badań socjologiczno-kulturowych wynika, że w znacznym stopniu Lorenz ma rację. On tu mówi o powodach, tak? Mówi, że powodem jest zerwanie jakby kontaktu rodziców i dzieci już w bardzo wczesnym okresie niemowlęctwa. No i co? I zwraca także uwagę na coś, co mnie zajmuje szczególnie, mianowicie na wzrost indoktrynacji, na możliwość wpływu na opinię publiczną, ujednolicanie poglądów, które właściwie na taką skalę jak dotąd nie zachodziło. Co więcej, mówi też o sugestywnym takim efekcie tak, jakby narastania w postępie geometrycznym zwolenników określonych idei. No, tu można wskazać różne idee, ja może wskażę na przykład ruch antyszczepionkowy jako upowszechniającą się współcześnie ideę. Ideę, która no właśnie albo jest przeciw koncernom farmaceutycznym, albo za takimi koncernami, albo na przykład wspiera koncerny zbrojeniowe. Na ostatnim miejscu wylicza Lorenz uzbrojenie ludzkości w broń nuklearną w przekonaniu, że jakby świadomość skutków, skala skutków jest jednak dla człowieka na tyle widoczna, że może nie powinniśmy się najbardziej obawiać właśnie tej broni nuklearnej, a tych wcześniej wskazanych mankamentów, tak? Wracając zatem do tej kwestii autodomestykacji, samoudomowienia się poprzez kulturę, która przenosi informacje tylko takie wewnątrz, jakby gatunkowe. Kultura jako ta kumulowana pozagenetyczna informacja stała się z czasem głównym selekcjonerem cech naszego gatunku, coraz bardziej uzależniającego się od tej właśnie informacji i warunków życia, a tym samym coraz mniej zależnego od natury. Oczywiście Wilson tu na przykład mówi o koewolucji genetyczno-kulturowej i niewątpliwie ma rację. Ja też nie stawiam tezy, że całkowicie uzależniliśmy się od kultury, ale jej wpływ jest olbrzymi.
My to rozpoznajemy, to uniezależnienie, tak, od środowiska. Rozpoznajemy jako sukces cywilizacyjny, nie dostrzegając, że w ten właśnie sposób rozbudowaliśmy po prostu i udoskonalili pasożytniczy, wyniszczający system czerpania z zasobów ziemi, eliminujący z wolna wszelkie inne żywe gatunki i roślinne i zwierzęcie. Paradoks polega też na tym, że równocześnie właśnie za sprawą tego sukcesu dokonuje się permanentne samoudomowienie Homo sapiens sapiens. Wszystkimi jego negatywnymi konsekwencjami. Od chorób cywilizacyjnych po cyfrową demencję. Tu niejednokrotnie na tych kongresach mówiliśmy o tym zjawisku. Oczywiście, proszę Państwa, pożytki płynące dla człowieka z tego rozwoju są olbrzymie, zwłaszcza jeśli patrzeć na nie z perspektywy takiej antropocentrycznej, znaczy z perspektywy człowieka. Tak? To wspaniale, mamy przecież cywilizację. No ale jednak z takiej przyrodoznawczej perspektywy, nie tylko tej etologicznej, bo ona tu jest przywołana jako przykład tej perspektywy Lorenza. Obiektywnie postrzegane skutki tego ludzkiego uwolnienia się od natury są rozpoznawalne jako destrukcyjne dla naszej planety, a finalnie zapewne i dla samego człowieka. Podobnie jak w przypadku zwierząt domowych, nasz gatunek za sprawą tych tendencji selekcyjnych obecnych w kulturze wytraca sporą część ewolucyjnej informacji o środowisku, uzyskując właśnie tę informację o tych, którzy osiągają sukces w świecie cywilizacji. Zatem tak. Według mnie w tym kontekście mówienie o Homo sapiens sapiens jako egoistycznym, pasożytniczym gatunku jest no, uzasadnione. To jest gatunek, który maksymalizuje własne zyski ekonomiczne i rozrodcze. Coraz powszechniej zresztą jest to dostrzegane w ekologii i human ekologii. No a aktualnie fakt ten potwierdzają także stratygrafowie, geolodzy, tak, którzy zgodzili się na wprowadzenie tego określenia antropocen. Dlatego też trudno dziwić się na przykład określeniu Johna Greya, określeniu człowieka jako homo rapiens, tak, jako człowieka rabusia, które to określenie pojawia się u Greya i z takim też komentarzem, że utożsamienie dobrego życia z życiem przez nas wybranym jest po prostu fetyszem. Znaczy sugestia, koncepcja Greya jest taka, że myśmy wybrali określony sposób funkcjonowania, bo on jest dla nas dobry, ale zakładamy, że on w ogóle jest dobrym życiem. Podczas gdy jest to dobre, i to tak nie do końca dla człowieka i jest pewnym fałszem również w kontekście tego, o czym tu mówię. Otóż kontynuując ten wątek, Grey wrócił jakby do starożytnych Chin, odwołał się do obrzędowości i filozofii starożytnych Chin, gdzie występował obrzęd ofiarowywania bogom słomianych psów. Tak jak tutaj cytuję, podczas rytuału traktowano je z najwyższym szacunkiem. Kiedy uroczystość się kończyła, nie były już potrzebne, deptano je więc i wyrzucano. Zgodnie zresztą z przekonaniem, maksymą Lao Tzu, że niebo i ziemia są bezwzględne i traktują niezliczone stworzenia jak słomiane psy. W interpretacji Greya ludzie są też takimi słomianymi psami.
kruchym ogniwem życia na ziemi, które niczym specjalnym nie wyróżnia się od innych stworzeń, tworów przyrody, poza przekonaniem, że jest czymś niezwykłym jako gatunek, że jest panem stworzenia. Gray podkreśla też, że nasz gatunek wyróżnia się podatnością na takie samo unicestwienie. Że kiedy patrzysz na inne gatunki w przyrodzie, to nie rejestrujemy aż tak takich tendencji do samoniszczenia. No to człowiek tu się rzeczywiście wyróżnia. Chociaż czasem słyszymy o samobójstwach wśród zwierząt, nie mamy jednak tych stuprocentowych dowodów, że one te samobójstwa popełniają świadomie. No więc tak, właśnie jedyne, co wyróżnia nas pośród innych organizmów, to ta unikalna zdolność do samounicestwiania. Przejawia się ona, czego dowodzą właśnie badania nad antropocenem, w takim bardzo krótkowzrocznym, ale globalnym działaniu na rzecz niszczenia środowiska, które jest przecież do życia niezbędne. No i cóż, trudno też zaprzeczyć, że analogiczna, chociaż nie tak plastyczna tutaj wizja, diagnoza wyłania się też z dobrze rozpoznanych już praw ewolucji. Tak, tego ślepego zegarmistrza, który bez sentymentów reguluje zegar natury, z czym my ludzie nie chcemy się pogodzić, tak? Uważamy, że jesteśmy gatunkiem wybranym. Przekroczymy to. W swoim zaślepieniu ideą postępu i racjonalności, w przekonaniu, że wynalazki cywilizacji uchronią nas przed losem tych słomianych psów, jaki sobie gotujemy, podążamy w przyszłość, która wszakże może się jednak okazać tym oczyszczającym rytuałem, w którym słomiane psy będą w roli głównej. Podejrzewając jednak czasem my ludzie, tak, że może ewolucjoniści mają rację i żaden gatunek nie może mnożyć się w nieskończoność, tak, nie może oszukać tej strzałki czasu. Wymyślamy sposoby przedłużania życia, tak, zachowania młodości. Transhumanizujemy się i jeśli będzie potrzeba, to wyjaśnię, o co mi tutaj chodziło w tym określeniu. Tworzymy też plany kolonizacji innych planet, szukając właściwie drogi ucieczki, tak, z tego tonącego okrętu, nie dostrzegając, że ratunek jest właściwie pod ręką. Tym ratunkiem w moim przekonaniu jest właśnie odrzucenie tego antropocentrycznego przekonania, że w przeciwieństwie do innych zwierząt możemy zrozumieć świat przyrody i dzięki temu nagiąć go do naszej woli. Jeśli będziemy mówić o antropocenie, a powinniśmy, właśnie w tych kategoriach, pokazując jakie miejsce człowiek w nim zajął i co z tego wynika, no jest nadzieja, że może nie będziemy musieli na te obce planety lecieć. W każdym razie może nie wszyscy, tylko ci, którzy bardzo zechcą. Nie wiem, która jest godzina. Pan już skończyłam? Tak. Mam tu jeszcze wiele slajdów i tekstu, ale oczywiście bardzo dziękuję.